W Oktober, dzień 22. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Hej wszystkim, witam Was serdecznie w nowym Vlogtobrze. Ja jestem z moją poranną kawką na spokojnie, sobota, ale dzieci śpią u mojej mamy, tak jak Wam mówiłam wczoraj. Mój mąż słyszy, że się też podniósł i schodzi. W ogóle dzieci śpią u mamy, my 9 rano, już wiecie, jesteśmy na nogach. Cześć, sorry. Ale ja właśnie usiadłam i będę kończyła album właśnie dla teściowej. No i sam fakt, że wczorajszy wieczór był dla mnie naprawdę bardzo ciężki, no to po prostu już nie mogłam spać, chciałam po prostu wstać. Czułam taką ogromną potrzebę, żeby już po prostu wstać z tego łóżka, no bo wczoraj tak naprawdę cały wieczór byłam przykuta do tej kanapy. I jeszcze w dodatku wczoraj sobie przepięknie umyłam włosy wieczorem i tak dalej, zrobiłam ekstra pielęgnację i zasnęłam w mokrych. I ja nie zasnęłam w mokrych włosach, powiem Wam, odkąd chyba zaczęłam włosing, wiecie, i dbać nie o włosów, to nie zasnęłam w mokrych włosach, bo wiem po prostu, jakie to ma, no, złe konsekwencje. No ale trudno. On tu mi się daje, że są jeszcze z tyłu mokre, wiecie, po 12 godzinach, a więc o, dobra, raz, nic się nie stanie. Ale umyję je dzisiaj jeszcze raz, więc ja się zabieram tylko teraz właśnie za album, czekam na męża i zobaczymy tak w ogóle, o której odbieramy dzieciaczki. I planik na dzień dzisiejszy jest tylko taki, że właśnie na 19:30 idziemy na urodzinową kolację. A więc witam Was serdecznie, łapcie swoją kawkę i zapraszam do oglądania. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. Washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night. 'Cause I promise. Dobra, już się trochę ogarnęłam. Teraz kolej na mojego męża. Właśnie poszedł pod prysznic. Ogarnęliśmy cały tutaj dół. Tam dwie, trzy rzeczy zostały mi na stole do ściągnięcia, więc fajnie, bo jak przyjadą dzieci, to już będzie czyściutko, a zaraz właśnie będziemy po niej jechać. Nie, właśnie, czy zjemy jeszcze coś pomiędzy, czy nie zjemy. Muszę się dogadać z moją mamą właśnie, na którą dokładnie jedziemy po dzieci. Ale zanim to chciałam Wam pokazać kostiumy halloweenowe moich dzieci. W tym roku naprawdę mnie Alex zaskoczył, dlatego że chciał być Harrym Potterem, ale słuchajcie, mi to odpowiada, podoba mi się ta idea, lepsze to niż jakieś tam straszne, wiecie, stwory. A więc tak, Alex w tym roku będzie Harrym Potterem. Udało mi się zamówić mu taki tutaj komplet. A więc mamy szalik, mamy, o, tutaj ten mundur, krawat i do tego jest jeszcze różdżka. Jedyne, co tak naprawdę musi założyć, to pod to białą koszulę, ale nie ma w ogóle problemu, dlatego że białą koszulę ma ze ślubu i powinna być jeszcze dobra. I czarne spodnie i tak naprawdę cały strój ma. Jeśli chodzi o okulary, to również ich tutaj nie ma, ale koleżanka mi pożycza, dlatego że jej siostra robiła córeczce takie przyjęcie urodzinowe, tematyka właśnie Harry Potter i zostały jej takie okulary, a więc nam je pożyczy. Fajnie, cieszę się, udało mi się w sumie kupić ten strój cały za 16 euro, co jest naprawdę niedużą ceną, bo w H&M-ie widziałam taki sam po 27 chyba, też bez okularów. Jeśli chodzi o Melisę, to chyba nikt się nie zaskoczy tym, co ona wybrała. Oglądaliśmy przeróżne stroje, takie, wiecie, halloweenowe po prostu przebrania, no ale stanęło na jednorożcu i zobaczyłam tą sukienkę właśnie w H&M-ie, pokazałam jej i ona od razu zadecydowała, że musi być ta. Wzięłam jej troszeczkę większą, dlatego że przede wszystkim to jest jakiś sztuczny materiał, więc ja muszę pod to założyć jakąś dobrą bawełnianą bluzeczkę, żeby jej to nie obcierało o ciało, bo to jest oczywiście, wiecie, sam poliester. No tak to niestety jest z tymi halloweenowymi przebraniami i sukienka wygląda tak. Ona jest właśnie z H&M-u, z tyłu ma takie skrzydełka, a więc i tak pod to musi iść bluzeczka, bo po prostu jej będzie w tym za zimno na świeżym powietrzu, a więc pod to właśnie jakaś bawełniana bluzeczka pójdzie, czy nawet jakaś bluza, zobaczymy, bo właśnie to jest 4-6 lat, a więc spokojnie tutaj naprawdę nawet bluza dresowa czy sweterek by wszedł.
szedł. Sukienka wygląda tak, ale hitem jest po prostu to, co jest do tej sukienki. Gdzie to jest? Zgubiłam? Melisa ma opaski z rogiem, jednorożca, ale w tym roku, jak zobaczyłam to, to stwierdziłam, że po prostu musi to mieć i będzie przepięknie wyglądała, więc jest taka czapka wręcz jednorożca. Jeszcze ona tego nie widziała, mam nadzieję, że jej się w ogóle to spodoba i czy będzie chciała to nosić. Jak nie, to metka jest, zawsze można oddać, ale właśnie jest to w sumie takie do kompletu halloweenowe, a więc jak widzicie, u nas bardziej takie przebrania, niekoniecznie coś, co sprawia, że tam, wiecie, dzieci mają się bać. Zwłaszcza, że w tym roku Halloween spędzamy ze znajomymi i będzie córeczka mojej koleżanki, która ma 2 latka i troszeczkę, no i ona takich rzeczy, wiecie, takich strachliwych się trochę jeszcze boi, co jest absolutnie normalne, a więc też właśnie fajnie, że dzieci postawiły w tym roku na takie fajne, kolorowe przebrania. W tej paczce z H&M-u mam jeszcze 2 rzeczy, których nawet wczoraj nie otworzyłam, bo mnie byłam tak wpadnięta tym bólem głowy, że nic nie otworzyłam, ale mianowicie jest to czapka i komin dla Melisy. W H&M-ie było minus 20% właśnie dla kogo? Dla ludzi, którzy mają kartę, i jak zobaczyłam tą czapkę i ten komin, to stwierdziłam, że właśnie biorę dla córki. Ona jeszcze kurtki zimowej nie ma, ale właśnie zdecydowałam się, ale kurczę, chyba duża ta czapka, tak mi się daje. Co ja tu wzięłam? A wzięłam 98-104. Ona jest taka bardziej cienka, to nie jest właśnie taka gruba, gruba czapka, ale wygląda tak, i do tego komin. Ja nie lubię kupować czapek z drugiej ręki. Może dlatego, że to jest takie przylegające do głowy dzieci i kurczę, no nie wiem, nawet po wypraniu czegoś takiego wolę, że jednak, żeby moje dzieci takie rzeczy przylegające miały nowe. Kurtki, spodnie, swetry, jakieś takie inne rzeczy nie przeszkadzają mi z drugiej ręki, ale nie wiem dlaczego czapka, która jest na głowie, wiecie, głowa się poci takiego dzieciaczka i tak dalej, wolę, żeby było właśnie mimo wszystko nowe, i do tego jest taki komin. I tutaj był bardzo fajny skład, tak w ogóle jeśli chodzi o te czapeczki, tak jest 70% bawełny i 30% jedwabiu. I naprawdę one były niedrogie, moim zdaniem, jak za taki bardzo fajny skład, i myślę, że ten komin właśnie fajnie będzie wyglądał. Zdecydowałam się na taki jasny kolorek, dlatego że wiem, że moja córka na pewno wybierze taką bardzo kolorową, różową kurkę, znając życie, albo w ogóle jakąś tam, wiecie, z wzorami, nie z wzorami. Ale stwierdziłam, że fajnie, jakbym miała chociaż właśnie dodatki takie bardziej spokojne. Będę musiała i tak jeszcze kupić jedną taką porządną czapkę i komin, takie typowo wełniane, jeśli będzie taka potrzeba, bo patrząc na to, jak wygląda pogoda u nas teraz, no to wiecie, wełniana czapka na razie do niczego się nie przyda, ale myślę, że taka właśnie bawełniano jedwabna na poranek czy na jakiś taki chłodniejszy dzień, na tą jesień, wczesną zimę, na pewno się przydadzą. Zostawiam Wam oczywiście link w opisie, bo muszę Wam powiedzieć, że w ogóle to fajne, takie naprawdę cieniutkie, a wiem, że jedwab i tak będzie ją grzał fajnie, nawet jeśli jest go tylko te 30%, a więc to będzie tyle. Ja, słuchajcie, prawie skończyłam album dla teściowej, jestem z siebie taka dumna, jest po prostu przepiękny, no w ogóle zobaczcie, wygląda tak, ale w środku, no wiecie, nie będę Wam pokazywać zdjęć takich, gdzie jest moja teściowa, czy ktokolwiek inny, ale mogę Wam pokazać taką stronę, dwie, gdzie są na przykład tylko nasze dzieci, albo my z dziećmi. Proszę bardzo, na przykład mamy taką stronę, zobaczcie tego Aleksika. I tutaj muszę tylko dobrze poprzyciskać, bo niektóre te naklejeczki mi się odklejają. Czy zobaczcie na przykład tutaj nasza Meliska, taka malutka. I to, co jest fajne, że to jest naprawdę zrobione, jakby to był prawdziwy album z tymi takimi separacjami. Moje dzieciaczki! You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take that. Oh, c'est bon. Tu prends jamais fruits rouges, mais c'est vraiment bon. C'est un bon. C'est très bon, mais vraiment en fait. Tu sais? Przyszło jedzonko, ja sobie wzięłam risotto. Merci beaucoup! Ja sobie wzięłam risotto, a Lolo ma mięso z frytkami. A więc zabieramy się za jedzonko, ale muszę powiedzieć, że naprawdę przepysznie wygląda to moje risotto. Ja w ogóle bardzo lubię risotto. Sama robię, ale takie z restauracji to w ogóle inny level. You said it was the last time.
You keep coming back to show me. Sorry you have changed now. Z początku mieliśmy nigdzie nie wychodzić, ale jednak mąż zaciągnął mnie do restauracji, żebyśmy sobie coś zjedli, zanim odbierzemy dzieci, a więc obiad przepyszny, zjedzony i teraz 14 godzinka jedziemy po dzieci, potem wracamy do domu, trzeba skończyć jeszcze tylko odrobinkę właśnie tą książkę dla teściowej. Aleks tam chciałam, żeby dorysował mi 2-3 rzeczy, spakować to wszystko, kwiaty trzeba odebrać. Ale to wyślę już właśnie męża z dziećmi, a ja muszę zabrać się za montaż vloga na jutro, bo nie zaczęłam ani troszeczkę, już widziałam, że ten vlog jest bardzo, bardzo długi. Z racji, że idziemy na kolację wieczorną, no to na pewno nie znajdę czasu, żeby go zmontować. Wieczorem wchodzimy na, o 19, wiecie, wrócimy pewnie o 1 nad ranem, znając życie. Tak to się tutaj chodzi na te kolacje 6-godzinne we Francji, a więc tak, takie będzie popołudnie. Muszę wam powiedzieć, że po jedzeniu to jedyne co zrobiła, to bym się położyła i poszła spać. Moto! Et ça c'est la robe. Oui. T'adores? Et toi Alex, t'adores? Ouais. Tu veux essayer? Ouais. Comment je fais pour... Oh là là! Oh mon dieu! Attends, Melissa. Ale super, Alex. Attends, je t'attache, je t'attache. Jest biała koszula, czarne spodnie. Super. Melissa? Harry Potter contre licorne. Ça, c'est pour mettre le portail. Non, vas-y, viens. On y va d'or? Tu mets tes bottes? Idziemy zakładać dekoracje. Laurent właśnie instaluje się. A, halloweenowe światełka. Chodź, kochanie, chodź. Tak, chodź. Zabieram się z Aleksem za zakładanie tego na bramę. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. Wykąpałam się po raz drugi dzisiaj już, ale po prostu jakoś tak, wiecie, te dekoracje na dworzu i tak dalej, stwierdziłam, dobra, biorę prysznic. Zanim wyjdziemy właśnie na urodzinę, przygotowałam sobie wszystko, będę się malowała i ja powiem wam, że nawet nie wiem, która jest godzina. Ja myślę, że na pewno się spóźnimy dzisiaj. Do końca jeszcze robiłam ten album ze zdjęciami, poprawiałam jeszcze rzeczy, tu doklejałam. Później się okazało jeszcze, że nie mogę znaleźć papieru do prezentów nigdzie, a nie kupiłam. Mój mąż pojechał właśnie, pojechał wcześniej. Mój mąż pojechał kupić kwiaty, więc mamy kwiaty, mamy prezenty. Dzieci oglądają rozszpunkę, żebyśmy my właśnie na, wiecie, takim przyspieszeniu się przygotowali, bo niby był czas, ale jakoś tak dzisiaj po prostu. Ja nie wiem, wiecie, tak zeszło nam z tymi dekoracjami i tak dalej. I nie wiem, dobra, nieważne, mi jeszcze bardzo długo zeszło ze wczorajszym vlogiem, więc proszę obejrzyjcie go. Bo tyle mi zeszło, że szok po prostu. Ale dobra, maluję się, nałożyłam sobie tylko krem, bo umyłam sobie już buzię. Myślę, że takiej, wiecie, dużej pielęgnacji po powrocie nie mam, pierwsze nad ranem nie będzie mi się chciało robić. Będę się tylko zmuszać, żeby nie zasnąć w makijażu, a więc mój fizjożel, intensywny krem tutaj na taką wilgotną buzię, bo lubię go właśnie nakładać na wilgotną buzię. Czekam chwilę, żeby on wchłonął. Przygotowałam sobie tutaj już wszystko. Przygotowałam nawet eyeliner, a więc ja nie mam czasu, a będę robiła kreski. To jest po prostu szok. A jeśli chodzi o mój podkład, to wzięłam sobie taki z Eveline. Ja ostatnio cały czas się maluję tym z Bourjois Healthy Mix, ale ten z Eveline jest troszeczkę taki bardziej kryjący, a z racji, że to, wiecie, taka wieczorna impreza, no to stwierdziłam, że kurczę, fajnie byłoby bardziej przykryć te moje hormonalne krosty, które ostatnio się do mnie przywaliły, chciałam powiedzieć. Dobra, chyba będzie najlepsze słowo, przywaliły. Nie, czy on nie jest za ciemny. Mam nadzieję, że tam nie będzie dużo światła. Jeju, chyba mam za ciemny podkład. Yeah.
Jeśli chodzi o album, to muszę wam powiedzieć, że naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego, jak on wyszedł. Jest naprawdę bardzo fajny, taki radosny, kolorowy, pełno tych naklejek. I będę się zabierała, zrobię identyczny dla mojej mamy. Nie ma jakichś urodzin, ale właśnie ona nie ma czasu na oglądanie moich vlogów teraz. A więc zrobię identyczny też właśnie dla mojej mamy, też z takimi zdjęciami. Muszę też zrobić jej takim, może ze zdjęciami, jak byłyśmy małe, wiecie, tylko ja, ona, coś takiego. Ja uwielbiam takie rzeczy i jakby ktoś coś takiego dla mnie zrobił, to byłabym niesamowicie szczęśliwa. Najczęściej ja jestem tą osobą w rodzinie, która właśnie daje takie rzeczy. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam, jest książka i jest to książka z datą urodzenia. Bardzo fajny pomysł na prezent, jeśli szukacie. Słuchajcie, to jest książka z rokiem urodzenia mamy Loro i macie, no, przeróżne, na przykład możecie mieć, nie wiem, 1900, nawet 80, 1900, tam 45, który chcecie, i w tej książce macie zawarte wszystkie rzeczy, które były modne, albo w ogóle, które robiło się w waszym dzieciństwie, później w waszej młodości, jak wyglądały pokoje, wszystkie osoby, które są urodzone w tym roku, a więc myślę, że to jest naprawdę fajna rzecz. Ja sama bym chciała coś takiego z 94, czemu nie, ale myślę, że w ogóle już takim starszym osobom warto jest kupować takie rzeczy, bo po pierwsze, no lubią, mama Loro w ogóle uwielbia książki, no ale nie kupię jej książki takiej do czytania, bo ona chyba już wszystko możliwe przeczytała, wszystkie romanse, kryminały, wszystko, wszystko, a więc stwierdziłam, że czegoś takiego widziałam, że nie ma i na pewno sama nie pomyśli, żeby sobie też kupić, wiecie, taką książkę z rokiem urodzenia. Tata Loro ma urodziny w przyszłym miesiącu, a więc myślę, że dla niego też taką książkę kupię, tylko że on nie jest urodzony we Francji, a więc myślę, że to mogło być takie trochę, wiecie, że okej, te rzeczy były modne, no ale on wtedy tutaj nie mieszka, bo przyjechał, jak miał dopiero 18 lat, a więc może też nie mieć, wiecie, tak referencji, jeśli chodzi o te rzeczy, no ale myślę, że bardzo fajny właśnie pomysł na prezent. Mamy tą przepiękną kartkę, którą zamówiłam od dziewczyny na Instagramie House of Paper, podlinkuję wam w opisie. To jest ta kartka, którą my dostaliśmy od Amadeusza i od Patrycji na nasz ślub i po prostu ta kartka zrobiła furorę, a to jak się właśnie mojej teściowej podobała, to po prostu cały czas mówiła, o, że to jest najpiękniejsza kartka i ulubiona i tak dalej, i ja tak okej, zapisuję sobie to w pamięci, że tak jej się podobała, żeby po prostu na jej urodziny jej też taką kartkę zaoferować. Wydaje mi się, że warto, słuchajcie, właśnie też tak troszkę bardziej personalizowany. W ogóle ten prezent w tym roku nie jest jakiś drogi, ale właśnie taki bardzo, bardzo personalizowany. Problem właśnie z moją teściową jest to, że ona może sobie kupić absolutnie wszystko i ma absolutnie wszystko. Masz dużo za mną to. Żyła, co? Szwy ma vlog, żeby makijna mysz jeździła. Mysz i kazi mofi nie ma makija, ciła, żeby szwy rapina. Kiela lecil? A, ça va! A, j'ai cru pila? Ça va! Ça va! 18:30. Je me maquille. Mais tu mets quoi? Ah, je sais pas. J'ai pas d'idée. En fait, je crois que je vais mettre un pantalon beige. Avec un haut blanc. Dobra, co chciałam wam powiedzieć, to, że jej właśnie się takie kolczyki złote marzył, ale to jej, słuchajcie, mąż po prostu kupił, a więc teść mój, no a więc nie było opcji, żebyśmy, wiecie, my też kupowali znowu jakieś kolczyki, zwłaszcza, że no, kolczyki już jej kupiliśmy kilka razy i wydaje mi się, że właśnie ten prezent taki troszkę bardziej personalizowany. Loro się właśnie się mnie pytał, w co się ubiorę i ja mu powiedziałam, że w białe spodnie i w jakąś tam bluzkę, ale powiem wam szczerze, że ja nie mam żadnego pojęcia, czy to w ogóle będzie do siebie pasowało i czy ja się w to ubieram. A więc mam nadzieję, że nie będzie próbował się ubrać na jasno, żeby do mnie pasować, a ja wyjdę później w czarnej sukience. Chociaż nie lubię, nie chodzę często w sukience właśnie do siostry, no, dlatego że ona ma dwa takie duże psy, no i niestety jak ten pies na was wskoczy z radości po prostu, no to już jest po rajstopach. I tyle rajstop, co ja tam straciłam, to nie wiem, powiem wam, czy chce mi się tracić kolejne. Dobra, przechodzimy do eyelinera, to więc ja to z was nie gadam, bo ja nie wiem, po co ja sobie to robię, wiecie, o tej godzinie. Nie wiem. Dobra, słuchajcie, udało mi się, umalowałam się i teraz zastanawiam się, może brałabym te beżowe spodnie z Massimo Dutti, a do tego tą bluzeczkę z Nubis. Nie miałam jej na sobie chyba ani razu w to lato, dlatego że po prostu było zbyt gorąco. Nie było ani jednego dnia, w którym mogłabym sobie powiedzieć, że ją ubiorę. Problem jest tylko to, że tutaj te wiązania są takie długie i mam wrażenie, że wiecie, na kolację ja mam zawsze po prostu te wiązania w talerzu. I chyba po prostu muszę sobie je przyciąć, żeby wychodziły mi takie mikroskopijne kokardki i to będzie dużo wygodniejsze, takie malutkie kokardki, a to po prostu
jakoś obciąć i podchylić. Więc ubieram się, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, słuchajcie, totalnie się w tamtej bluzce nie czułam. Taka jakaś tutaj otwarta, wiecie. A więc zmieniłam na coś takiego. Bluzeczka wygląda tak. I te moje jasne spodnie. Wydaje mi się, że fajnie tak wygląda. Na kolację Melissa ubrała sukienkę, którą miała na weselu mojego brata. Aleksowi przygotowałam ubrania i okazało się, że w nic nie jest w stanie wejść, a więc skończyliśmy na jeansach i białej koszuli. A więc dobra, ja słuchajcie, uciekam. Już tutaj się będę raczej z wami żegnała. Dzieci trzeba buty ubrać, ja też buciki ubieram i spadamy. Pa, do jutra!